Stało się to kilka miesięcy temu, kiedy ja i moi rodzice wyjechaliśmy na wakacje z naszego domu w Carmel. Słońce powoli zaczynało zachodzić. Gdy mama prowadziła samochód, tata zauważył ładnie wyglądający hotel, który znajdował się pośrodku lasu. Mama zjechała z drogi i zatrzymała się przed hotelem. Miejsce wydawało się przyjemne, ale miałam złe przeczucia co do tego hotelu. Tata zapytał panią w recepcji, czy są jakieś wolne pokoje, w których moglibyśmy zostać na noc. Pani powiedziała, że tak, ale prysznic w tym pokoju był zepsuty i niestety nie byliby w stanie tego teraz naprawić. Ale powiedziała, że możemy skorzystać z pryszniców publicznych na drugim piętrze. Wjechaliśmy winą do pokoju i rozpakowaliśmy nasze rzeczy. Przed pójściem spać zdecydowałam się skorzystać z publicznych pryszniców. Kiedy doszłam na miejsce, zdałam sobie sprawę, że różnią się one od zwykłych pryszniców. Przy wejściu były drzwi łączące męskie prysznice z damskimi. Po drugie, zamiast zasłon prysznicowych miały szklane drzwi, nie zapewniające prywatności. Kiedy rozejrzałam się, zdałam sobie sprawę, że prysznice były całkowicie puste. Pomyślałam, że jak wezmę szybki prysznic, to może nikt nie wejdzie. Weszłam do środka i zaczęłam się myć. W miarę upływu czasu szkło w drzwiach zaczęło zaparowywać i po chwili nic nie było przez nie widać. Usłyszałam, jak otwierają się drzwi łączące prysznice chłopców z prysznicami dziewcząt. Dlaczego do diabła jakiś chłopak miałby tu przychodzić? Ponieważ nic nie widziałam, postanowiłam przetrzeć szybę dłonią. Gdy to zrobiłam, zobaczyłam wyglądającego na bezdomnego mężczyznę w średnim wieku. Jego twarz znajdowała się tuż przy szybie. Patrzył na mnie. Nieco niżej zobaczyłam, że trzyma duży kuchenny nóż. Krzyknęłam i pchnęłam szklane drzwi tak mocno, jak tylko mogłam, przewracając mężczyznę na ziemię. Szybko złapałam ręcznik i wybiegłam. Pobiegłam do naszego pokoju i powiedziałam rodzicom, co się stało. Natychmiast wezwali policję, a oni przybyli i przeszukali prysznicę. Znaleźli omdlałego faceta leżącego w samej pozycji, w której go powaliłam. Był notowanym przestępcą seksualnym i posuwał się nawet do zaczepiania nieletnich. Aresztowali go, ale nie wiem, co stało się później z tym mężczyzną. Ta historia wciąż mnie przeraża i nigdy nie wróciłam w tamte okolice, w obawie, że go spotkam.